Okej, dzień dobry. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Niestety okazuje się, że taksówki mogą zawieźć nawet w Warszawie i to piekielnie. Pewnie część Państwa mnie pamięta z zeszłego roku. Ja nazywam się Mariusz Litwin. W zeszłym roku również mówiłem o bitcoinach. Różnica polega, znaczy moim zdaniem różnica jest radykalna, ponieważ gdy w zeszłym roku dopiero hobbystycznie interesowałem się tematem, to jak zwykle, gdy życzymy sobie czegoś, to bardzo szybko dostajemy to w formie, która nie jest do końca akceptowalna. I od zeszłego roku miałem okazję popracować nad Bitcoinem trochę praktycznie, plus też jakby moja fascynacja zaowocowała większą ilością przeczytanego materiału, większym przygotowaniem. Mam nadzieję Państwu dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o ostatnich zmianach. Jeżeli coś będzie niejasne, to proszę o pytania na bieżąco, ponieważ nie obiecuję, że będę miał możliwość odpowiedzieć na nie na samym końcu oraz że będę w kuluarach zaraz po mojej prezentacji. Postaram się wrócić, jak tylko obowiązki służbowe mi to umożliwią. Teraz zanim zaczniemy, to chciałbym określić pewną jakby kłopotliwą kwestię. W tym momencie, jakby mówiąc o Bitcoinie, ciężko jest mówić, o którym Bitcoinie mówimy. Jest ich co najmniej dwa, niedługo będzie co najmniej trzy, a niewykluczone, że w pewnym momencie pojawi się co najmniej cztery. Kiedy ja będę mówił Bitcoin, chyba że powiem inaczej, to mam na myśli wersję Core, czyli tą, którą mamy od 2009 roku, mniej więcej stycznia. Nie mam na myśli Bitcoin Cash, nie mam na myśli nowego forka nadchodzącego, mam na myśli po prostu klasycznego Bitcoina. Jednak tak jakby Bitcoina można rozpatrywać na wiele sposobów. Punkt pierwszy to jest jakby ten wymiar ekonomiczny, prawdopodobnie dla tutaj zgromadzonego gremium odrobinkę nudniejszy. Niezależnie od tego, jakby ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy są mniej lub bardziej techniczni, to spotykam się z bardzo skrajnymi opiniami. Niektórzy mówią, że Bitcoin jest pieniądzem przyszłości. I to ten konkretny Bitcoin, nie pieniądz oparty na blockchainie, tylko ten konkretny Bitcoin kiedyś pozwoli nam zostać miliarderami, jeżeli ktoś w tym momencie ma Bitcoiny, kiedyś tylko nim będziemy płacić. Z drugiej strony pojawiają się osoby, które mówią, nic nie wyjaśnia tak radykalnego wzrostu Bitcoina i moim zdaniem to jest bańka spekulacyjna. Jednocześnie spotkałem się z opinią, że Bitcoin jest dla cyfrowego pieniądza tym, czym dla lotnictwa był pierwszy samolot Blacie Wright. Idea piękna, piękna realizacja, niezależnie od tego, no tak jak wiemy, pierwszy samolot za daleko nie poleciał. Też bardzo często spotykam się z taką zabawną sytuacją, gdy rozmawiam z ludźmi szczególnie nietechnicznymi i mówię, no cóż, tak jakby inwestycje w Bitcoina, bardzo ciekawa rzecz, to oni mówią, no dobra, ale w co inwestujemy? Czy ja po prostu dostanę plik, który gdzieś tam, to tak jakby chciałbym od razu powiedzieć, nie, to wszystko opiera się na pewnych regułach, których niestety z braku czasu nie przytoczę, co zmienia faktu, że nie chodzi o kupowanie plików. Niezależnie od tego, od 2008 bodaj listopada, kiedy został opublikowany white paper, czy też od stycznia 2009, kiedy powstała pierwsza implementacja klienta protokołu, tak jakby Bitcoin przeszedł drogę od nowinki technologicznej, od czegoś, czym interesowałem się może ja i moi koledzy na Politechnice, do rzeczy, o której mówi się w zasadzie co tydzień. Czy to ze względu na to, że coś się w sieci dzieje, czy ze względu na to, że Bitcoin bije kolejne rekordy, jeżeli chodzi o cenę. Bo jeżeli chodzi o cenę, moim zdaniem jest w tym momencie imponująca. Jeszcze niedawno była powyżej 5000 dolarów. A to, na co warto zwrócić uwagę, to że jeszcze na początku tego roku była poniżej 2000. Jednak tak jakby ciężko jest mówić o tych liczbach, kiedy nie ma się jakiegoś odnośnika, kiedy nie patrzymy w pewnej perspektywie. Kapitalizacja Bitcoina, o ile liczbą jest ogromną, to na przykład bardzo słabo wypada w kontekście Apple'a, którego kapitalizacja jest na poziomie 800 miliardów. Jednocześnie, jeżeli porównać aktualną, no mam na myśli kapitalizację wszystkich akcji notowanych jako Apple. Jednocześnie Bitcoin bije Adobe, Netflixa, od niedawna American Express. Więc mówimy tu już o sile, która w jakimś stopniu jest warta uwzględnienia. Teraz mam nadzieję, że ten wykres będzie czytelny, ale pokazuje to, co chciałem właśnie powiedzieć. Bitcoin w 2013 roku miał swój pierwszy sukces, to znaczy był notowany powyżej 1000 dolarów za jednego Bitcoina. Potem mieliśmy radykalny spadek,
Nie będę wchodził w detale, dlaczego tak mogło być. Możemy porozmawiać o tym później i dywagować. Niezależnie od tego, w tym roku mamy radykalny wzrost. Z poziomu, no w zasadzie poniżej 1000 na początku roku. W tym momencie mówimy o 5000 dolarów za jednego bitcoina. Oczywiście pytanie jest, czy będziemy od tego punktu rośli w górę, czy spadali w dół. Niezależnie od tego, moim zdaniem świadczy to o radykalnym sukcesie. O tym, że Bitcoin przestał być też taką technologiczną nowinką, świadczy też fakt, że jakby ważne osoby ze świata finansjery wypowiadają się o nim. I oczywiście te opinie są bardzo spolaryzowane. Niedawno Jamie Dimon, czyli prezes JP Morgan, bardzo krytycznie wypowiedział się na temat Bitcoina, mówiąc, że to jest bańka i że każdego tradera, który używałby w swoim portfelu Bitcoinów, bądź ogólnie kryptowalut, wyrzuciłby z pracy za niekompetencje. Przy czym on chyba ujął to w ten sposób, że wyrzuciłby go za głupotę. Co jest dość mocnymi słowami. Jednocześnie jakby z drugiej strony Lloyd Blankfein, przepraszam, nie jestem najlepszy w nazwiskach, czyli prezes Goldman Sachs, co prawda nie wyraził wprost, że jest bardzo zainteresowany Bitcoinem, uważa to za pieniądz przyszłości czy cokolwiek, co nie zmienia faktu, że stwierdził, codziennie myślę o Bitcoinie i zastanawiam się, w którą stronę z tego punktu pójdziemy. I ujął to w taki dość zabawny sposób, kiedy stwierdził, że kiedy ludzkość przechodziła ze standardu złota na pieniądz papierowy, to też wszyscy uważali, że to coś tutaj śmierdzi. Więc tak jakby mamy mocne spolaryzowanie świata finansjery, ale też to spolaryzowanie widać w polityce różnych państw. Kiedy pojedziemy do Szwajcarii, Bitcoin jest wszędzie. Miałem przyjemność kupić Bitcoina w bankomacie szwajcarskim w ten sposób, że po prostu włożyłem euro, a wyciągnąłem portfel w formie klucza prywatnego i publicznego z jakąś tam doładowaną kwotą. To akurat było wtedy, kiedy było odrobinę tańsze. Takich bankomatów na przykład w USA działa ponad 1000. Łącznie chyba na świecie jest ich około 2000. Przepraszam? W Polsce, w Warszawie są dwa bodaj. A tylko w Warszawie. Polska nie zaadaptowała się najlepiej do tego jakby technicznego trendu. Jednocześnie według IRS amerykańskiego Bitcoin podlega opodatkowaniu jak każda własność. Czyli został rozpoznany. We wrześniu tego roku, to zresztą było bardzo widoczne na wykresie, który pokazałem, mieliśmy bardzo duży spadek wartości Bitcoina. Związane było to z tym, że chińscy regulatorzy rozpoczęli, znaczy nikt nie powiedział tego wprost, ale rozpoczęła się pewna kontrola tego, jak Bitcoin ma działać i w jaki sposób będzie wykorzystywany w państwie środka. Zaczęło się od tego, że na pewno zakazano tam tak zwanych initial coin offering, czyli czegoś w stylu funduszy inwestycyjnych w ramach kryptowalut, by niedługo później na tyle zacząć regulować giełdy, że cóż, zaczęły się one bardzo szybko zamykać. Bitcoin niezależnie od tego przetrwał jakby to zawirowanie, co nie zmienia faktu, że to też pokazuje pewien trend. Ostatni z punktów, który chciałem pokazać, jest moim ulubionym, ponieważ w Wenezueli, która jak wiadomo jest teraz w dość głębokim kryzysie finansowym, mimo że Bitcoin formalnie nie jest nielegalny, to znaczy nie ma żadnych zakazujących go praw, to kopacze, którzy w celu jakby utrzymania swojej rodziny, w celu zarabiania na życie w formie cyfrowych walut, to gdy zostaną oni przyłapani, to zostają aresztowani za kontrabandę i kradzież prądu elektrycznego. Wracając na chwileczkę do Polski, a bardziej do Unii Europejskiej, w Polsce nie ma żadnej legislacji, która jednoznacznie wypowiadałaby się na temat tego, czym jest Bitcoin. Na pewno transakcje z nim są zwolnione z VAT-u, ale na przykład Unia Europejska bardzo aktywnie działa, żeby podpiąć kryptowaluty pod czwartą dyrektywę przeciwko praniu brudnych pieniędzy. To znaczy, że jakby rozpoznany jest ten problem, że jak to się kiedyś popularnie mówiło, Bitcoin jest walutą przestępców. Co oczywiście też nie do końca jest prawdą, bo na jakby kanwie tego wzrostu świadomości tego fenomenu, czy też wzrostu dojrzałości operacji w ramach takiej sieci, wiele giełd jakby podchodzi do tego tematu już coraz bardziej odpowiedzialnie.
Większość europejskich giełd na przykład zobowiązuje się wobec pi razy oko właśnie tej czwartej dyrektywy AML-owej i dba o procedury KYC, czyli Know Your Customer, i AML, czyli Anti-Money Laundering. Jednocześnie pojawia się mnóstwo firm, które tego typu problemami się zajmują. Ja pozwoliłem sobie wylistować ich kilka, oczywiście googlując bardziej można by znaleźć więcej. Z części z nich miałem okazję pracować, więc też mam okazję, mam nadzieję Państwu pokazać, jak taka usługa działa w praktyce. W tym celu przygotowałem sobie adres, który znalazłem w internecie. Nie jest on w żaden sposób złośliwy ani nieprzyjemny, co nie zmienia faktu, że posłuży mi za przykład. Ponieważ w internecie istnieją... Przepraszam, czy wszystko jest widoczne na ekranie? Bo mam wrażenie, że jest troszkę wyblakły, tak patrząc z tej perspektywy. Pierwszy z nich o bardzo wdzięcznej nazwie Bitcoin Who is Who. Pozwala nam co do zasady zidentyfikować znane portfele. Jak to się dzieje? Oczywiście tak jakby technik pozwalających wiązać podmioty jakby z życia naszego codziennego z tym wirtualnym bytem bitcoinowym jest multum. Mówimy tutaj zarówno o crawlowaniu różnych fork mówiących o tym, że pozwalających zidentyfikować na podstawie metadanych właścicieli danych adresów, ale też na przykład o klastrowaniu adresów i tym podobnych. W tym momencie jakby z uwagi na to, że chcę zidentyfikować ten adres, no to chciałbym użyć Bitcoin Who is Who. I o ile nie ma tutaj rozstrzygającej informacji mówiącej, kim jest właściciel tego adresu, to prawdopodobnie to jest nieczytelne, ale mamy informację, że ten adres pojawił się na stronie xkcd.com/bitcoin. Tak, chodziło o Randalla Monroe, przy czym no, jest wdzięcznym tematem, ponieważ jego portfel był dość intensywnie i dość długo używany. Niezależnie od tego, gdy już... O kurczę. Słuchaj mnie w tym momencie, przepraszam. Bo ja na chwileczkę muszę odłożyć mikrofon. Dobrze, to spróbuję jedną ręką. Dziękuję. Niezależnie od tego, przy analizie... Niekiedy przydaje mi się inne sposoby spojrzenia na ten problem. To nie była celowa złośliwość, kończyłem myśl. I moim zdaniem tutaj bardzo pomaga analiza za pomocą grafów. Ten sam adres mogłem wpisać w ramach Blocksir, to jest ciągle darmowa usługa. I klikając tutaj w zasadzie byle co, nie jest najbardziej intuicyjny interfejs. Mogę zacząć wizualizować sobie sieć powiązań między moim adresem, czyli tym 14TR4, a jakimikolwiek innymi. Myślę, że nie ma co przedłużać i od razu pokażemy, że jesteśmy w stanie zidentyfikować powiązanie między XKCD, a mam na myśli tutaj wiele różnych portfeli, które Renald Monroe używał w różnym okresie czasu i jak to się rozchodziło w sieci, gdy już te bitcoiny wydawał. Ostatnia usługa, którą chciałbym Państwu pokazać, ona już nie jest darmowa. Firma Chainalysis jest ogólnie liderem na rynku takich usług KYC, AML i tym podobnych. I ich narzędzie pokazuje, dlaczego tym liderem zostali, ponieważ
bazując na tym adresie, nawet niekoniecznie muszę cokolwiek rozwijać, ponieważ ponieważ sama ta platforma pozwala mi na przykład sprawdzić, skąd te pieniądze się wzięły, przepraszam, w taki dość wygodny sposób. Widzimy, że mieliśmy tu pewien wpływ z kopania bitcoinów. Jednocześnie, gdzie one się podziały. Jeżeli interesuje nas, gdzie dokładnie, to wiemy, że na przykład Coinbase. Oczywiście teraz dorysowane zostanie dość oczywiste powiązanie. Jednak tak jakby Bitcoin to nie tylko ekonomia i nie tylko takie fajne narzędzie, ale też jakby pewne techniczne wyzwania, które stają przed autorami całego tego pomysłu. Przepraszam? Tak, oczywiście. Potrzebujemy wrócić do... To znaczy, pytanie dotyczy, czy można zostać pozostać anonimowym w ramach sieci Bitcoin. I teraz odpowiedź jest i tak, i nie, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak my podchodzimy do tej sprawy. Jest zbiór pewnych takich zasad higieny związanych z Bitcoinem. Pierwszym z nich jest, żeby nie wykorzystywać tego samego adresu dwa razy. Czyli kiedy wysyłamy jedną płatność, to wykorzystujemy ten adres i już nigdy do niego nie wracamy. To jest zresztą wbudowane w większość portfeli. Drugi problem jest taki, że większość portfeli, kiedy już ma, powiedzmy, że płacimy pierwszy raz, zostaje nam troszkę reszty, która trafia na jeszcze jeden osobny adres, który nie jest powiązany z poprzednim. Drugi, trzeci, piąty. W pewnym momencie okazuje się, że mamy zgromadzone na przykład 6 adresów, na których są pewne niewielkie kwoty, a my chcielibyśmy zapłacić całość. Oznacza to, że wszystkie te adresy muszą uczestniczyć w tej transakcji. To znaczy będą identyfikowane jako wejścia. Teraz w takim wypadku, w większości przypadków, wystarczy, że zidentyfikowany zostanie jeden z tych adresów. Na zasadzie należy do pana albo należy do mnie. I skompromitowane zostają wszystkie. A tak jakby takie powiązania nie muszą być wcale oczywiste. Spotkałem się, bodaj ostatnio oglądałem prezentację, gdy... zapomniałem nazwę grupy, która się tym zajęła, ale bardzo szczegółowo przeanalizowała przypadek włamania do MTGOX, znaczy serii włamań. I oni tam pokazali taki dość oczywisty, gdy się już o tym pomyśli, ale tak jakby zaskakujący przykład, kiedy skanowali support forum MTGOX-a, czy też innych giełd, pod kątem wiadomości pod tytułem, nie wiem, 5 bloków temu wysłałem transakcję na 0,013257 bitcoina i ona jeszcze dotąd nie została potwierdzona. Czy moglibyście to sprawdzić? Na podstawie tych metadanych możemy się troszeczkę cofnąć w czasie i zobaczyć, czy taka transakcja i kiedy została wysłana, z jakiego adresu. To pozwala nam skompromitować ten adres i wszystkie z nim powiązane w ten sposób, w którym powiedziałem. Okej, to może powtórzę pytanie, czy to był może błąd ludzi, którzy jakby tworzyli Bitcoina, że jest ich ograniczona ilość, czy to było raczej na tyle inteligentne, że przez to teraz Bitcoin staje się takim dobrym jak złoto, że jest jego ograniczona ilość i przez to wartość Bitcoina nigdy nie będzie spadała, bo tak jak złoto, nigdy nie będzie spadało, bo jest po prostu jego ograniczona ilość, a chętnych jest coraz więcej. Czy, no nie wiem, czy jest jakieś takie... Nie wiem, ktoś to analizował na zasadzie, czy to było mądre, czy to nie mądre było podejście na zasadzie. To znaczy, ja nie jestem ekonomistą i nie chcę, żeby moja opinia była brana jako opinia wiążąca, jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie czysto ekonomiczne. Bitcoin z założenia jest walutą deflacyjną, co moim zdaniem stoi trochę w opozycji do tego, jak zostało opisane w tym oryginalnym white paperze, czyli jako electronical money, electronical cash, tam było takie określenie. Musimy jakby rozróżnić sytuację, kiedy mówimy o pieniądzach, którymi płacimy codziennie, o których nie chcemy, żeby były deflacyjne. Japonia bardzo długo z tym walczyła, ponieważ z jakby deflacyjnego charakteru ich waluty wynikał bardzo duży problem
dla ich ekonomii. A jakby środkiem, w którym przechowujemy wartość. I teraz porównanie do złota jest bardziej trafne niż do tej waluty, o której powiedziałem wcześniej. Czy ostatecznie Bitcoin takim złotem zostanie? O ile wiem, większość biznesów, które zajmują się adaptacją Bitcoina, które zajmują się Bitcoinem w ramach swoich, nie wiem, portfeli inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Jednak oczekuję tego, że ostateczna formuła to będzie jednak waluta, którą będziemy płacić codziennie bądź przy różnych okazjach, nie jako sposób przechowywania wartości. Co oznacza, że ta deflacyjna natura nie jest zbyt odpowiednia dla takiego charakteru Bitcoina. Z drugiej strony nie jest wykluczone, szczególnie w kontekście nowości, do których chciałbym wrócić za chwileczkę, że Bitcoin tak naprawdę okaże się tym sposobem przechowywania wartości dla tak zwanych rozwiązań drugiego protokołu, to znaczy znajdujących się nad blockchainem. Albo okaże się, że Bitcoin będzie złotem dla codziennej gotówki Litecoina. Oczywiście tutaj nazwa jest czysto z głowy i na potrzeby chwili. Myślę, że ogólnie, tak już abstrahując od mojej prezentacji, która jest skupiona na tym, o czym czytałem najwięcej, nie powinniśmy traktować kryptowalut jako tej jednej kryptowaluty. Oczywiście ona ma największą kapitalizację, odniosła, nazwijmy to, największy sukces, co nie zmienia faktu, że w międzyczasie powstało wiele różnych, które oferują większą anonimowość, jak Monero, które umożliwiają większą elastyczność, jak Ethereum, czy wiele innych ciekawych zastosowań, jak na przykład Namecoin, który pozwala rejestrować nazwy pi razy oko DNS w ramach blockchaina. Więc czy w kontekście Bitcoina ten deflacyjny charakter jest wskazany? Zależnie od tego, jak to się potoczy. Okej, ale tak jak wspomniałem, niezależnie od tego, że Bitcoin mierzy się z pewnym jakby ekonomicznym wymiarem samego siebie, to istnieje też szereg problemów technologicznych bądź, jak za chwileczkę pokażę, problemów wynikających z jakby governance modelu tworzenia Bitcoina. Pierwszym i chyba największym, najczęściej odmienianym przez przypadki problemem Bitcoina jest jego skalowalność. Ponieważ być może zmieni się to wraz z adopcją Segregation Witness, o którym zaraz powiem, ale generalnie takie luźne estymacje odnośnie ilości transakcji na sekundę dla Bitcoina to są 3-4 transakcje. Wynika to z tego, że blok pojawia się co 10 minut i w dużym skrócie może zawierać tylko 1 megabajt danych. To oznacza, że tych transakcji zmieści tam się skończona ilość, a to oznacza, że w czasie jednej sekundy możemy obsłużyć tylko 3 lub 4 z nich. W przykładowym Ethereum, którego przykład już podniosłem, takich transakcji można zrobić 20, ponieważ bloki pojawiają się znacznie częściej, chociaż są troszeczkę mniejsze. Jednak tak jakby te liczby nijak się mają do tego, jak działa nasz dzisiejszy system jakby wymiany walut, ponieważ PayPal obsługuje takich transakcji 193 na sekundę. Oczywiście to jest pewna średnia estymacja, co nie zmienia faktu, że widać, że jest to jakby parę rzędów wartości więcej. Jednak wszystkie te trzy nijak się mają do na przykład Wizy, które w ramach kart obsługuje ich ponad 1500. Oczywiście to też jest duża różnica, ponieważ gdy Bitcoin wymaga wypchnięcia takiej transakcji, znaczy pokazanie, że taka transakcja miała miejsce, to płacąc kartą tylko udostępniamy możliwość zapytania banku, czy można ściągnąć z naszego konta daną kwotę. Niezależnie od tego, jeżeli mamy mówić o jakby electronical cash, liczby coś mówią. I teraz ten problem próbowano adresować na wiele różnych sposobów, co zresztą podzieliło bardzo społeczność. I o ile do niedawna mówiliśmy o dość spójnym, jednym kliencie Bitcoin, bądź o jednej jakby wzorcowej implementacji, na której wszyscy się opierali, no to w tym momencie to nie jest wcale oczywiste. Do sierpnia 2015 podejmowane były różne próby jakby standaryzacji
protokołu w ten sposób, żeby zwiększyć tą skalowalność. Usunięto z sieci malutkie transakcje. Mówię tu o naprawdę niewielkich transakcjach, kiedy jeden satoshi, który wspominam, to jest inaczej. Jeden bitcoin to jest 100 milionów satoshi, więc tak małych transakcji nie można już wykonywać. W pewnym momencie w wyniku takiego dość dużego fludu małych transakcji wszyscy kopacze i fullnody zdecydowały się, że okej, od teraz pójdźmy w maksymalny rozmiar bloku dopuszczony przez system, czyli 1 megabajt, a potem było już tylko gorzej. Ponieważ jeżeli chodzi o skalowanie, to można to robić prosto i być może skutecznie, albo w pewien bardziej zaawansowany sposób, ale to wymaga czasu i przemyślenia. I bardzo często w historii Bitcoina pojawiali się ludzie, którzy mówili, 1 megabajt nie wystarczy, zwiększmy do 2, albo zwiększmy do 4, albo zwiększmy do 8. Z drugiej strony ten korowy zespół, te bodaj 10 osób, które pracuje nad wzorcową implementacją klienta Bitcoina, mówiło, nie tędy droga, tak jakby spróbujmy to zrobić mądrzej, spróbujmy wprowadzić segregation witness, spróbujmy przenieść wszystko na drugi nad blockchain, tam spróbujmy się skalować, ponieważ jakby zwiększanie wartości bloku oczywiście pomoże w krótkofalowo, jednak niedługo później zostaniemy znowu z zapchanymi blokami i blockchainem, który waży już nie gigabajtach, ale być może terabajtach. I no cóż, w tym roku szczególnie podniosła się dyskusja, tak jakby gdzie powinien zmierzać Bitcoin. Jedna z dróg to był segregation witness i to była droga, którą proponował Core Team. Druga droga to było powiększmy bloki i tutaj za tym rozwiązaniem optowali głównie duzi kopacze. W sierpniu zgodzono się, że wprowadzone zostanie segregation witness na zasadzie user-activated soft forku, co znaczy mniej więcej tyle, że dopiero gdy zgodzi się 95% sieci, to ta zmiana zostanie uznana za obowiązującą. W międzyczasie obowiązujące będą obie wersje, to znaczy zarówno stara 1-megabajtowy rozmiar bloku z podpisaniami związanymi z transakcjami wyjściowymi, albo segregation witness, czyli podpisy poza. Do tego za chwileczkę wrócę. I wydawałoby się, że wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w tym samym sierpniu tego roku pewna grupa deweloperów stwierdziła, niezależnie od tego, co wy robicie, niezależnie od tego, jak wy rozwijacie Bitcoina, my mamy zupełnie inne zdanie na ten temat i aktywujemy hard fork. To znaczy de facto wydali alternatywnego klienta i powiedzieli od tego czasu, ktokolwiek chce być z nami, to niech zainstaluje tego klienta i my tak jakby idziemy drogą 8-megabajtowego bloku. Gdy wstępnie jakby była pewna dyskusja odnośnie tego, który z tych blockchainów jest teraz obowiązujący, no to w tym momencie liczby przemawiają za Bitcoin Core'em. Niezależnie od tego, byłoby zbyt piękne, gdyby w ten łatwy sposób osiągnęlibyśmy konsensus, ponieważ kopacze w tym momencie optują za kolejną zmianą, która prawdopodobnie będzie hard forkiem. Ta zmiana mówi, ok, aktywowaliście segregated witness, ale my i tak chcemy większego bloku, więc w listopadzie tego roku zapowiedzieli wydanie kolejnego klienta, który to znów będzie zawierał zarówno segregated witness, jak i powiększony blok. Gdzieś tam na horyzoncie jeszcze pojawia się Bitcoin Gold, który do końca jeszcze nie określił, co chce zrobić, oprócz tego, że chce ukrócić kopanie za pomocą dedykowanych układów, czyli ASIC-ów. I znowu oni chyba mówią coś o grudniu, ale nie jestem pewien. Czyli tak jakby konsensus w sieci jest stanowczo niezachowany. Ja osobiście optuję jakby za tym rozwiązaniem Segwit, ponieważ segregation witness oczywiście, ponieważ jakby estetycznie bardziej mi się podoba z matematycznego punktu widzenia, ale oczywiście i ludzi tyle zdań. Jednak co tak naprawdę, czym naprawdę jest segregation witness i co adresuje? Oczywiście oprócz skalowania w Bitcoin pojawiają się różne inne problemy. Tak jakby z mojej perspektywy ciekawym problemem jest właśnie transaction malleability. Znaczy to mniej więcej tyle, że kiedy ja wysyłam transakcję w ramach jakby pre-segwit, to ktoś, kto
przekazuję moją transakcję dalej, na przykład Node, do którego zapukałem i powiedziałem, hej, to jest moja transakcja, przekaż ją do wykopania i potwierdzenia w bloku. Może w niewielki sposób zmodyfikować tą transakcję w ten sposób, że jej treść się nie zmieni, to znaczy będzie opiewać na te same transakcje wejściowe i na te same transakcje wyjściowe, ale zmieni się jej hash, czyli identyfikator. To znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli ja po drugiej stronie oczekuję, że mój kolega wysłał mi transakcję o takim identyfikatorze, to mogę jej nigdy nie otrzymać. To wynika choćby z tego, że generalnie jakby sposób, w jaki można wydać potem takie transakcje, jest opisany pewnym skryptem. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pisał w assemblerze, no to odnalazłby się tam bardzo dobrze. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pisał w assemblerze, no to wie, że istnieją przeróżne operacje, które tak jakby nie zmieniając treści skryptu, mogą dodać do niego długość. Pomyślmy tutaj o takich NOPach, tylko w Bitcoinie. Dopisując takie NOPy, można zmienić hash transakcji, a w ten sposób stworzyć jakby nową transakcję, która opiewa na to samo. Segregation Witness rozwiązuje ten problem w ten sposób, że kiedy w przeszłości do wejściowych transakcji był dołączany podpis, czyli potwierdzenie tego skryptu, i to wszystko było haszowane. Segregation Witness wydzielił blok, który mówi, tu są dane, tu jest to, co jest gęste, tu są transakcje, a potem jest taki blok Witness, w którym te wszystkie potwierdzenia się znajdują. Rozwiązanie jest o tyle banalne, tak samo banalne, jak i genialne, ponieważ pozwoliło to rozwiązać szereg problemów. Oprócz transaction malleability, tak samo zwiększyło rozmiar bloku. Ponieważ pojawił się, dobrze, ja pozwolę sobie pominąć demo, ponieważ w tym momencie oblicza się rozmiar transakcji nie jako rozmiar w megabajtach, a bardziej jako coś w stylu wagi. I ta waga mówi tyle, że blok może zawierać 4 miliony pewnych jednostek. A jedna transakcja zajmuje tyle jednostek, co 3 razy jej rozmiar w megabajtach, znaczy w bajtach, bez bloku witness, czyli bez podpisów, plus rozmiar całej transakcji. Efektywnie oznacza to tyle, że dla starych transakcji, które ciągle mają podpisy przywiązane do transakcji do wejść, nie zmienia się nic, czyli ciągle możemy zmieścić w bloku jeden megabajt transakcji, ale kiedy zaczynamy ucinać ten blok witness, ten blok podpisów, to okazuje się, że nowych transakcji mieści się tam więcej. Mówimy tutaj o 60%, 100% więcej transakcji w jednym bloku. Teraz wracając na chwileczkę do tej historii z kopaczami i aktywowaniem Segwit z powiększonym blokiem, oni chcą po prostu zwiększenia tego limitu wagi do 4 milionów. Przepraszam, do 8 milionów. Jednak co tak naprawdę wynika z Segwit? Rozwiązaliśmy skalowanie, rozwiązaliśmy transaction malleability, czyli mamy większy rozmiar bloku. Pojawia się też taka ciekawostka jak podpisy sznora, czy też sygnatury sznora. Oznacza to tyle, że gdy dotychczas każda transakcja musiała być podpisywana pojedynczo, w tym sensie, że do każdej transakcji musiał być dołączony osobny podpis, to w ramach kryptosystemu sznora, już nie zagłębiając się w szczegóły, bo zaczyna mi brakować czasu, takie podpisy można złączyć w jeden zbiorczy podpis. I to też trochę odpowiada na problem anonimowości, ponieważ tak jak wspomniałem trochę odrobinę wcześniej, gdy widzimy wiele adresów wejściowych w jednej transakcji, no to możemy swobodnie założyć z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem, że mówimy o jednym autorze tej transakcji. Jednak gdzieś tam w międzyczasie pojawił się pomysł tego, żeby wprowadzić system, który nazywa się CoinJoin. CoinJoin mówi mniej więcej tyle, że możemy umówić się tutaj na tej sali, że wszyscy wyślemy transakcje tam, gdzie chcemy, wszyscy będziemy dołączali swoje transakcje wyjściowe i wszyscy będziemy dołączali wszystkie osoby, do których chcemy to wysłać. Ostatecznie oznacza to tyle, że to moje podstawowe założenie, że jeżeli jest wiele adresów wejściowych do tej samej transakcji, to mamy do czynienia z jednym autorem, no staje się fałszywe, ponieważ wszyscy się na to złożyliśmy. To wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy
Byli na wakacjach i chcieli się umówić na zakupy, więc wszyscy tą wymienioną walutę wrzucili do jednego koszyka, po czym poszli do sklepu, dostali wszyscy do ręki to, co chcieliśmy, ale nie da się jednoznacznie powiązać, za czyje pieniądze został kupiony dany produkt. W przypadku sygnatur Schnora jakby ta identyfikacja staje się jeszcze bardziej kłopotliwa, ponieważ wszystkie podpisy zostaną złączone do jednego. Dodatkowo, tak jakby ze względu na to, że nie da się już podrobić tego identyfikatora transakcji, nie da się go przerobić w ruchu, mogą być wprowadzone przeróżne pomysły jakby budowania blockchainu nad blockchainem bądź sieci finansowej nad blockchainem. Tutaj najlepszymi przykładami jest chyba Lightning Network, który mówi mniej więcej tyle, że w danym okresie czasu mogę się umówić z moim kolegą, że przelewamy na taką wspólną transakcję, która wymaga obu naszych podpisów, jakąś kwotę, po czym już poza blockchainem wymieniamy się przeróżnymi poprawkami do tej transakcji, by na końcu opublikować to wszystko i powiedzieć, w tym momencie to ma trafić do blockchainu, już się umówiliśmy, skończyliśmy nasze wszystkie transakcje. Taki Lightning Network, taki jakby kanał Lightning Network może być otwarty miesiącami, zapewniając rzeczywiście jakby transakcje dziejące się w ciągu sekund, w ciągu mikrosekund, ponieważ wszystko, jedyne co nas ogranicza, to wymiana tych poprawek do transakcji. Na tej podstawie też pojawił się taki ciekawy pomysł Atomic Swap. To znaczy w tym momencie, wymieniając kryptowaluty, opieramy się na giełdach. Znaczy, jeżeli ja mam Ethereum, mój kolega ma Bitcoina i ja chciałbym kupić jedno albo drugie, no to musimy siąść ze sobą, pogadać albo po prostu pójść na giełdę. W ramach Atomic Swap bez żadnego zaufania możemy otworzyć w obu blockchainach taki kanał Lightning Network, wymienić się w ramach już takiego powiązanego Lightning Network poprawkami do transakcji, po czym odłożyć tą zmianę w obu blockchainach. W ten sposób ja zyskuję bitcoiny, które chciałem kupić, a mój kolega Ethereum. Oczywiście takie korzyści można mnożyć, niezależnie od tego chwileczkę chciałbym poświęcić na ewentualne pytania, jeżeli jakieś się pojawiły. Ten Atomic Swap, tak jak zabrzmiało przez chwilę, jakby to te pieniądze mogły znikąd przyjść. Na zasadzie to ja sobie wymienię Bitcoina na Ethereum i nagle, dobra, to mi się pojawiają blockchainy tu, a tu się pojawiają... tu mi się pojawiają Bitcoiny, a tam mi się pojawiają Ethereum i tak. Czy jest jakiś taki rejestr? No musiałby być rejestr między... wymiany między tymi jakby dwoma walutami, czyli tak naprawdę taka giełda, tylko że bez giełdy. Czyli nie wiem, jak to, czy dobrze to... Właśnie coś mi mówiło, że jednak potrzebuję obrazka, żeby to dobrze wytłumaczyć. Niezależnie od tego, wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie tworzymy takie subkonto wiszące nad blockchainem pod tytułem otwieramy transakcję, ja panu przelewam jednego bitcoina i pan mi jednego bitcoina. A potem na przykład zmieniamy troszkę balans, ale już wymieniając się transakcjami między sobą, nie odkładając ich w blockchainie. Czyli na przykład ja mówię, okej, tam nie wiem, byliśmy w hotelu, pan zapłacił, więc ja teraz oddaję tam jakąś część tego bitcoina, ale tylko pan jakby przechowuje transakcję, którą ja panu przesłałem, jako bajty, tak? Potem okazuje się, że nie wiem, ja dla pana coś kupiłem, pan dla mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawymienialiśmy się w ten sposób, że na przykład wyszło, że mi zostało pół bitcoina w ramach tej transakcji, a panu jeden, 1,5, przepraszam. I w tym momencie mówimy, dobra, publikujemy te wszystkie transakcje i one trafiają do blockchainu. I teraz w ramach braku zaufania dwóch osób, które chcą się wymienić między blockchainami, taką samą strukturę można zbudować w ramach jednego, a potem drugiego blockchainu. Wymieniając się transakcjami, w końcu dojść do konsensusu i stwierdzić, okej, to tak jakby sprawdzam, sprzedaję i kończymy tę wymianę. Okej, tak jak wspomniałem, w miarę możliwości postaram się być gdzieś w okolicy. Niezależnie od tego, jeżeli mi się nie pojawił, to na pewno pojawię się później i chętnie jakby podejmę dodatkową dyskusję. A póki co bardzo dziękuję.